Cześć widzu! Bardzo się cieszę, że kliknąłeś w ten film, jednakże sporo osób nie subskrybuje mojego kanału i jestem z tego powodu bardzo smutny. Dlatego, gdybym mógł Cię poprosić, to zasubskrybuj kanał już teraz, będziesz miał dobry uczynek, a ja będę bardzo szczęśliwy. Mimo to, ważniejsza jest dla mnie łapka w górę, dlatego możesz ją przy okazji również zostawić, znajduje się ona oczywiście tuż obok przycisku subskrypcji, znaczyłoby to dla mnie wiele. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w rozwinięciu tego kanału i zapraszam do dalszego oglądania. Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Przegląd Modów. Tak, Przegląd Modów wraca nareszcie, no, niestety na krótko, ponieważ jest on obecnie zastąpieniem dla serii Older Mods 6, która no wiadomo co się z nią stało, ale kiedy Older Mods 6 będzie znowu grywalne, to będziemy jednak grali sobie dalej w Older Mods 6, a przeglądu modów dalej nie będzie. W ogóle chciałbym zauważyć, zobaczcie jaki to jest przezarąbisty teren. Tutaj mamy taki mały połacz terenu, to jest chyba middle, tak? Biom, tak. I jest on otoczony pięknymi górami, no po prostu zarąbiście. Muszę przyznać, że często w ogóle zapominam, bo jesteśmy oczywiście na Minecrafcie 1.18.2, na tę wersję jest ta modyfikacja oczywiście. Często zapominam, że są nowe góry, nowe te, cały teren jest nowy, nowe jaskinie. Często o tym zapominam. W ogóle ja w sumie, wydaje mi się, że może większość z Was nie jest zorientowana, jak wygląda obecnie harmonogram kanału, ale ten harmonogram będzie już stały. Więc tak, od poniedziałek, środę i w piątek, tak jak kiedyś, jest Older Mods 6, tylko że no póki jest zastąpione przeglądem modów, myślę, że z 10-15 odcinków przeglądu modów może być, może krócej, trochę może dłużej, trochę nie mam szczerze mówiąc pojęcia. We wtorek i w czwartek będzie Cuboid Outpost za Zazelkiem, który nagrywamy sobie już. Pierwszy odcinek był właśnie wczoraj, więc możecie sobie obejrzeć go na kanale. No i w sobotę i w niedzielę będzie Hypixel, tak jak też dawniej, więc no to jest harmonogram, który został ustalony przeze mnie no jakieś no wczoraj. Dlatego mogło być troszeczkę niejasności, ale myślę, że to będzie po prostu najlepsza opcja, więc to już zostanie na stałe, nie? Przechodząc do modyfikacji, modyfikacja nazywa się Mythic Metals, jest oczywiście tak jak wspomniałem na 1.18.2, chociaż widziałem, że wersja jest już nawet od 1.16. Są one tutaj oznaczone jako bety, ale to ma małe znaczenie, bo to raczej nie są bety, tylko po prostu są tak oznaczone. No a z tego co mogę Wam powiedzieć, grałem około pół godziny, może łącznie, i nie skraszowało mi ani razu, nic się nie stało, więc podejrzewam, że ta wersja jest dosyć stabilna. Modyfikacja ta jest na fabryka i twierdzi, że dodaje ponad 30 nowych rud, narzędzi, materiałów i rodzajów zbrojek, w sensie całych zbroi. Potwierdzimy tę informację lub ją obalimy, chociaż na podejrzewam, że tak jest, skoro tutaj jest napisane. Modyfikacja jest inspirowana przez jakiś inny tam mod, Shadowclaimer z Metallurgy, miała być portem jego, ale to nie zostało dozwolone, więc ta osoba zrobiła ją od nowa. No i potrzebuje ona jeszcze trzech innych modyfikacji: Alloy Forgery, Cloth Config, Ovo Leap. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. No więc gdybyśmy znaleźli sobie tutaj jakąś jaskinię, widzę, że tutaj jest dosyć duża jaskinia, ale wydaje mi się, że no przecież to wszystkie jaskinie są połączone ze sobą, więc o, tutaj mamy na przykład pierwszą nową rudę, jest to cyna, no. No nie wiem czy one, no nie wydaje mi się, żeby była jakoś niesamowicie oryginalna ta ruda akurat. No ale oczywiście to są rudy, które, no wiecie, z nich mamy pewnie jakieś tam nowe zbrojki, narzędzia i tak dalej, więc no to jeżeli są rudy, które były w innych modach, no to i tak będą miały z pewnością inne działanie. Weźmy sobie może przejdźmy na Spectatora i znajdźmy rzeczywiście jakąś większą jaskinię, żeby móc sobie po prostu przyjrzeć, jak się te rudy respią, bo wiem, że się respią na dole, w sensie na dole, po prostu w jaskiniach respią się na bieżąco te rudy. O, tutaj mamy kolejną rudę, zobaczymy co to jest. Takiego Deep Slate Mithril Ore. Okej, no dobra, to jest jakaś ruda mithrilu, więc jak widzicie, no te rudy się tutaj respią na bieżąco. Kolejna Deep Slate Orihalcum. Orihalcum? Or? Może? No, jak widzicie, rzeczywiście się one tutaj respią. To jest ten cały mithril? Nie, to jest Morkit. To jest Morkit Deep Slate'owy, okej. No, no, więc możecie zobaczyć, że rzeczywiście te rudy tutaj się znajdują, ale co możemy z nich robić? No zaraz sobie zobaczymy, co możemy z nich robić. Jeśli chodzi o inne modyfikacje, to mam tylko Ray. Ray to jest takie fabrykowe jej, czyli ten mod do sprawdzania craftingów, przedmiotów i tak dalej. Ale no,
Nie jest on niestety na fabryka, więc muszę używać Ray. Więc mam Ray, ale będziemy mogli sobie dzięki temu sprawdzać właśnie, w jaki sposób możemy obrabiać te rudy, co możemy z nich craftować i tak dalej. Zastanawiam się, o, tutaj jest na przykład Deep Slate Karmot Ore. Okej, okay, mamy kolejną rudę, też mamy 4 rudy. Oczywiście zaraz odpalę sobie ekwipunek kreatywny i sobie policzymy, ile mamy tych rud tak naprawdę. Dobra, to jest ten Cave Moss, tak to chyba jest. O, diamenty, wow. Znalazłem 4 rudy, zanim znalazłem diamenty, wow. A wydawało mi się, że jest dużo więcej tych tutaj diamentów w tej aktualizacji. 1.18, tak miałem wrażenie. O, ale kolejne diamenty, może mi jest super pecha. Oczywiście, no tutaj mogliśmy spotkać, no tam ile znalazłem, 4 rudy, tak? No oczywiście wyżej znajdują się inne rudy, różne rudy rysują się na różnych pułapach. Ten morkit widziałem wszędzie, szczerze mówiąc, ale może to jest jakiś wyjątek, bo są rudy tutaj, które nie widziałem tam na dole przy tym Deep Slate, a widziałem gdzieś wyżej, więc poszukajmy sobie. To jest jedna z rud, Quadrillum, okej? Okay? Jest jakiś Quadrillum, więc spoko. No jak widzicie, Quadrillum nie było na dole, zresztą nawet nie ma chyba Deep Slate'owego wariantu. Tutaj mamy kolejną rudę, Mangan, która też nie ma jakby Deep Slate'owego wariantu, więc możecie zobaczyć, że po prostu na różnych wysokościach rysują się różne rudy. I to są dwie kolejne, srebro i platyna? Od kiedy niby platyna jest w kolorze jakby takim ametystowym, takim różowo-fioletowym? What? Nie jest platyna, ziomeczku, tutaj co moda tworzyłeś. No ale dobra, jeżeli tak to nazywasz, może nie ma na myśli pierwiastka platyny, metalu platyny, tylko jakiś inną jakąś rudę, którą sobie wymyślił i nazwał ją sobie po prostu platyna. A takie, aha, no dobra, niech będzie w takim razie. To jest jakaś ziemia, czemu? Czy to jest gdzieś jakieś wyjście, czy to jest jakiś kolejny taki mikrobiom, którego ja jakby nie znam? Czy to jest ten las? Nie, to nie jest dosłownie wyjście na górę. Aha, ja myślę, że jestem dużo, dużo, dużo głębiej. Chodźmy sobie do gór. Mi się wydaje, że góry też mają swoje własne surowce. Możemy poszukać surowców, których nie widzieliśmy. To są oczywiście szmaragdy, wiadomo. Szmaragdy zawsze były w tych wysokich górach, ale poszukajmy innej rudy jakiejś. No tu mamy tą cynę, wiadomo. O! Osm! Jest osm, właśnie, bo ja szukałem już kilku tych surowców, właśnie chyba osm z tego co pamiętam tutaj znalazłem. Właśnie, w ogóle są, advancementy są, modyfikacje ma advancementy, żeby znaleźć własne rudy. O, co ciekawe, o, zobaczcie, mamy na przykład Kyber, jest tu surowiec, który jest schowany w ametystowych geodach. To okej, okay. Co? Mytie jest w górnej części Deep Dark? Czemu, jak Deep Dark? Deep Dark nie jest 1.19 białym? Czy coś? Okej. Okay. To jest jakaś endowa, ciekawa. Starrite jest endową jakąś. Star Platinum możemy też stworzyć. Taki stop ze Starrite'u, platyny i karmotu. Okej, okay, czy to są ta ruda i jeszcze gdzieś tam platyna była. Aquarium to jest ruda, która znajduje się pod oceanami. Prometeum znajduje się głęboko pod dżunglą. No więc jak widzicie, możemy tutaj znajdować te rudy dosłownie wszędzie, na różnych biomach, w różnych wymiarach, pewnie w Netherze są też jakieś. No i możemy z nich tworzyć stopy, zaraz przejdziemy do tej części jakby craftowania i zobaczymy jakie mamy tam zbrojki i tak dalej. Ale, dobra, to tutaj mamy ocean, to możemy sobie zobaczyć w takim razie, czy nie mam Night. Nie, no mam chyba. Chyba mam, no. Możemy sobie zobaczyć, czy tutaj będziemy w stanie znaleźć to akwarium. Widzę, że to jest kolejny mangan. Okej, okay, to był... co? Srebro to chyba było, okej. Okay. Dobra, ta część powinna być gdzieś bezpośrednio pod oceanem. Tu mamy coś, a nie, to jest ten... no, jakiś tam, to jest tam jakieś takie coś, no. Coś, nie mogłem znaleźć tego akwarium, bo chciałem znaleźć akwarium, ale... dobra, no to nic, tam jest statek. Tam jest kolejny? Nie, myślę, że tam są dwa statki dosyć blisko siebie. No, w każdym razie, dobra, możemy zobaczyć właśnie, bo ja w ogóle nie wspomniałem jeszcze o tym, że jest tutaj modyfikacja też Alloy Forgery. Nie jest to tak jak OVO i Cold Config, bo te dwie modyfikacje to są modyfikacje takie pomocnicze, to są jakieś API czy coś tam. Natomiast Alloy Forgery to jest osobna modyfikacja, która w sumie nie jestem pewien do końca co ona robi, ale wiem, że dodaje coś do robienia jakby takich stopów. I jest to chyba taki piec podobny do tego, który mamy normalnie w Tinker's Construct, więc spoko, no nie będę jakby tego przeglądał, no bo
to tyle, jakby wyjaśniłem wam. Pewnie się zasila go jakimś paliwem i robimy po prostu stopy. Lepiej by było, żebym wyjaśnił wam na podstawie właśnie tej modyfikacji, co możemy tutaj osiągnąć. Bardzo mi się podoba interfejs, ponieważ w jednej zakładce mamy cztery jakby podzakładki, tak bym powiedział. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. No ale... No, Fabric jest dosyć taką, wiecie, Fabric jest troszeczkę nowy, ale to nie jest coś takiego, że o, dobra, mamy sobie nowy jakby mod loader, nie? Nie, jakby rzeczywiście trochę niektóre rzeczy mogą być rewolucyjne, które Fabric wprowadza, tylko że nie jestem pewien, czy to jest Fabric, czy to nie jest jakby, w sensie chodzi mi o to, że moderzy, którzy robią mody na Fabrica, mają dużo większe możliwości modyfikacji samej gry w łatwiejszy sposób, więc mogą nawet zrobić taki fajny interfejs. Chociaż podejrzewam, że to jest jakiś, nie wiem, któreś z pomocniczych modyfikacji, które zainstalowałem. W każdym razie, no mamy tutaj troszeczkę przedmiotów, rzeczywiście możemy też robić nuggety ze wszystkich root i z tego co widzę, jeżeli tak sobie popatrzymy, mamy Star Platinum na przykład, ale poczekajcie, to będziemy mieli czekajcie, bo to będzie 18 plus 6 plus 2, czyli to jest 26. No to 26 łącznie root i stopów, no to troszeczkę za mało, mniej niż jakby twierdzi modyfikacja. Wpiszmy sobie OR i możemy sobie zobaczyć, że zaczynają się rudy. Co to jest w ogóle? What? Pierwszy raz w życiu to widzę. To jest Minecrafta? Czekajcie. What? Nie wiem, co mogę z tym zrobić. Dziwne. Nie widziałem tego nigdy w życiu, tego przedmiotu. No ale najwidoczniej tak. A jak przeczytałem sobie OR, to zaczyna się odtąd. No i możemy zobaczyć, że mamy... A, bo to pewnie liczy jeszcze też deep slate'owe rudy. No to mamy jakby... 35 rud w takim wypadku. No spoko. No jak możecie zobaczyć, tutaj są te wszystkie rudy. Niektóre są endowe. Jedno jest chyba endowe, szczerze mówiąc. A to jest Starlight, ale jeszcze jest kalcytowy Starlight. Jest zwykły Starlight. Ue, dobra, myślałem, że to ma nie wyjątkowo jakoś endowa. Co to jest takiego? Blackstone Stormix. Co to jest? Hiding deep below the netherrack and Blackstone. O, możemy... Aha, no, XD. Możemy... Nie myślałem... Albo tego nie zauważyłem, albo tu nie było tej ścieżki. Właśnie się odblokowała. Okej, czyli pod netherrackiem i Blackstone'em gdzieś głęboko jest ukryty. Okej, i palat mamy w lawowym oceanie. No to całkiem spoko. No, w każdym razie tak, jest sobie ruda, ale lepiej po prostu chyba jest raczej sprawdzić, co możemy z nich robić. No bo oczywiście te rudy możemy sobie przepalać, wiadomo. Właśnie to jest ten alloy forging, się zastanawiam, tak, bo no zobaczcie, rzeczywiście to działa w taki sposób... Celestium z pięciu rud aż robimy. W taki sposób jak piec inkersowy, że jakby przepalanie rudy daje nam dwie sztabki, nie? I tutaj jak połączymy Starlight, tą platynę, Karmot, Kyber i... Unobtainium, okej, okay. Kolejne, to dostajemy Celestium, z czego pewnie możemy zrobić bardzo fajne bronie. O, to jest ciekawe, bo używa jakby kolejny mod używający Smithing Table, który służy jakby normalnie tylko do netherrackowych rzeczy. Nie, musimy najpierw zrobić sobie diamentowe rzeczy i ulepszyć dopiero. Słuchajmy, no miecz diamentowy ma 7 obrażeń i jednym przynajmniej 6 ataku, a miecz tutaj z Celestium ma 10 obrażeń i 1,9 szybkości ataku, co jest bardzo ciekawe. Zastanawiam się, jak tam z twardością minerałów, jaki kilof jest potrzebny do kopania jakiego minerału, to może być ciekawe. Jeżeli chodzi o zbrojkę, o, to jest ciekawe, ta zbrojka dodaje mi prędkości, kiedy ją noszę, ale no jest dużo lepsza niż diamentowa, to można sobie zauważyć zdecydowanie. Tylko czy to Celestium rzeczywiście się opłaca, no bo robimy je jakby z pięciu rud, które są bardzo trudne do znalezienia, w sensie bardzo trudne, no jakby nie znalazłem ich, zresztą niektóre z nich mają, karmot chyba znalazłem, nie? Tak mi się wydaje, i planetynę też, ale te trzy pozostałe, te dwie mają na przykład kalcytowe wersje, nie? Zresztą Starlight jest też endową, tak troszeczkę rudą. No dobra, ale możemy sobie po prostu bezpośrednio sprawdzić, no bo podejrzewam, że, Bangloom TNT, okej, okay, sprawdzę sobie to jeszcze. Zastanawiam się też, po co są te kowadła, może to są kowadła po prostu takie, że o, możesz mieć sobie kowadło z tego i będzie 20 razy wytrzymalszy, czy coś takiego, nie? No, w każdym razie no, najprawdopodobniej jakby z każdego z tych rud można coś craftować, więc sprawdzimy sobie po prostu zbrojki i narzędzia. Bangloom TNT, dobra. Podejrzewam, że może ono mieć jakiś specjalny efekt, albo być po prostu dużo większe.
No chyba jest większe niż zwykłe TNT, tak mi się wydaje. No jestem raczej prawie pewien tego. Dobra, okej, czy to jest jakby TNT 5X, czy ileś tam powiedzmy. No, no spośród broni mamy, no oczywiście będziemy mieli bronię z tych rud. Adamantite, czy to jest nawiązanie do Terrarii? Czemu tak dużo modów jakby z Minecrafta bierze na, jakby nawiązania z Terrarii? To jest... dziwne. Banglum miecz jest słabszy od diamentowego, ciekawe. Ma siłę żelaznego miecza. Ciekawe, Banglum musi być jakąś rudą, którą możemy znaleźć wszędzie i bardzo często w takim razie. O, nawet, co ty gadasz? Patrzcie, z miedzi można robić rzeczy nareszcie. Tylko, że miedziany miecz ma jakby siłę kamiennego miecza, więc no, dosyć słabo, szczerze mówiąc. To jest jakiś Durasteel. Spróbuję znaleźć jakieś najsilniejsze miecze raczej, bo to nam powie wtedy, jaka jest jakby najsilniejsza ruda, najlepsza, nie? No póki co jakby to jest Celestium. A się zastanawiam, ten Adamantite to jest ruda, czy nie? To jest ruda, okej. Okay. I to jest Deep Slate'owa też potencjalnie. Okej. Nie mogę w to uwierzyć. Tak, to musiało być nawiązanie do Terrarii, bo to jest dosłownie miecz Terrarii. To jest miecz, który wypada z... który robimy ze sztabek, które wypadają z mechanicznych bossów. To jest w ogóle Excalibur się nazywa ten miecz. I te narzędzia też są jakby z Hallowed sztabek, które wypadają z mechanicznych bossów. No dobra, tutaj mamy jakieś... co to jest? Legendary Bang, okej. Okay. Legendary Banglum Axe. To jest jakieś Blast Mining. Natural Knockback 3, okej, okay, ciekawe, aha, to no też Natural Knockback 3. To jest jakieś, z czego to się robi? Banglum Chunk, aha, jakiś Rare Crafting Material i robimy Banglum Chunk. To jest jakiś szybszy i mocniejszy, znaczy jakby szybszy netherite'owy miecz, powiedzmy, ale ma jakiś Natural Knockback 3. Wow, rzeczywiście ma duży knockback, okej. Okay. Dobra, czy jednak to Banglum może być troszeczkę przydatniejsze, no ale musi nam wypaść ten chunk, który podejrzewam, że wypada z przepalania albo kopania, no i musi być dosyć rzadki. Okej. Okay. O, motyka też ma naturalny ogłek. A sprosił sobie ten Blast Mining, więc sobie killofik. Przyłączę się na survival. O? I? Może ruda? Tak, to jest... Okej, ja myślałem, że to będzie słabe. Słabe, bo jeżeli... Kurde, czemu ludzie tak robią? Patrzcie. Mamy modyfikację, nie? Wraz z tym musimy mieć modyfikację Alloy Forgery, nie? Która sprawia, że każdą rudę możemy przepalić dwukrotnie, nie? Super, mamy więcej surowców, nie? Po czym dostajemy możliwość zrobienia sobie jakiegoś rzadkiego i mocnego kill-offa, który... kiedy będziemy kopali rudy, to będzie nam wykopywał je jakby pojedynczo. A nie, przepraszam bardzo. Nie, to nic nie zrobiło, przecież ja zapomniałem, to się nie przepaliło, przecież ruda żelaza teraz normalnie wypada jako ten chunk, przecież ten chunk to jest teraz jakby ruda żelaza, okej, dobra, no nieważne, dobra, kompletne głupoty powiedziałem, w sumie zapomnijcie o wszystkim, co powiedziałem, no ale w takim razie nie mam pojęcia, co robi ten Blast Mine, no dobra, to chodźmy do następnego, Metallurgium, 12 obrażeń, ale no niestety jest wolniejszy niż miecz z Celestium, ale chyba DPS jest nadal większy, Metallurgium, jak to robimy? Okej, widzę, że potrzebujemy Direktowy miecz, żeby zrobić to. No, tak myślałem, że będzie kolejne 5 rób. Unobtainium, Palladium, co? Aha, Orichalcum, Mithril i Adamantit. Okej. Okay. Potem właśnie Mithril, Orichalcum, Adamantite, Palladium, to są rudy, wszystkie z Terrarii. To są hard mode'owe rudy pierwsze. Palad i chyba Kobalt są... nie, Palad i... Kobalt? Chyba są pierwszopoziomowymi. Drugopoziomowymi są Mithril i Orichalcum, a trzecim poziomem są Tytan i Adamantite. Chyba jakoś tak, Adamantite, okej. Okay. No dobra, 12 obrażeń, więc to póki co jest zwycięzca. Tutaj mamy z Mithril, tutaj mamy z Orichalcum, więc zgadza się póki co tak z tym, jakby, jak to wygląda w Terrarii. To jest jakiś Prometeum Sword, okej. Okay. Regrowth. Fajnie by było, jakby to było troszeczkę bardziej opisane, ponieważ no też nie mam jakby informacji na stronie, w jaki sposób mógłbym to wiedzieć, ale podejrzewam, że to po prostu mogę, no nie wiem, bić krowę i to będzie się po prostu regenerowało, włączmy sobie tooltipy, 1571 mam póki co. Tak, no jakby to się regeneruje automatycznie, więc no nie było jakby trudno zgadnąć tego, nie? No, zostało nam tylko kilka, Quadrillum, Runite. No i ma 7,3 obrażeń. Ciekawe czemu tak jakby losowo jest to tutaj napisane. I Star Platinum ma 8 obrażeń i tylko 1,8 atak speeda. Ale to jest beznadziejne.
XD. No to chyba rzeczywiście tam no Metalurgy będzie najlepsze, chociaż jeszcze sprawdźmy, tutaj jest jakieś... A, to jest ze StormX-u, a StormX możemy na przykład, nie wiem, robić z tego jakiś stop. Bo widzę, że tylko kilka metali możemy zamieniać na stopy, ale to jest jakby w porządku, no nadal jest to jednak robienie stopów. Są jakieś dwa miecze, Holy 4, Sword of the Aegis i Blade of the Aegis, Natural Fire Aspect 4. No cóż. Czego się spodziewałem. Na to mam 12 obrażeń, ale tylko jeden ataku. A Holy 4, no to podejrzewam, że będzie zadawał więcej obrażeń nieumarłym. Jakie będzie najsilniejszy u nieumarły? Gigant będzie najsilniejszym nieumarłym. Tylko muszę sprawdzić, weźmy sobie Instant Health. Muszę sprawdzić, czy on rzeczywiście jest nieumarłym. Jeżeli jest nieumarłym, to wtedy będzie otrzymał obrażenia od tej potki. No ja tak myślałem, że on, bo jako nieużywany mob, mimo że jest jakby zombiakiem, to po prostu nie jest uznawany za nieumarłego. Więc, no okej, to będziemy musieli sobie poradzić w takim razie ze zwykłym zombiakiem, zombie. Weźmy sobie zwykłego zombiaka w takim razie, nie zombie horde, zwykły zombiak. Ale zobaczymy, czy będę w stanie na przykład zabić go na hita. Będę w stanie, okej, z podskoku jestem w stanie zabić go na hita. Nawet nie muszę podskakiwać. Ciekawe, dobra, chodźmy do jaskini, bo w sumie on się pali, rzeczywiście to prawda. Dobra, no i ile ci zostało HP? Okej, czy ja mu zadaję 19 obrażeń? Jakaś nowa ruda, co to jest takiego? To jest Banglum, o! No to Banglum jest bardzo wysoko rzeczywiście. Legendarne Bang. Aha, tutaj było Banglum, no tak, okej. Czyli po prostu ten zombiak jakby otrzymał, jakby powinien dostać jakby 10 obrażeń, a otrzymał 19. Czyli Holy 4 sprawia, że zadaje o 9 więcej obrażeń. 9 na 4 się w ogóle nie dzieli. Jak to zostało policzone? Beznadziejnie jakoś. No dobra. Pozostaje nam jeszcze do sprawdzenia zbrojki, ale podejrzewam, że zbrojki nie będą się dużo różniły od tego jakby... No w ogóle nie będą się różniły od... Midas Gold. Ciekawe, właśnie było tam coś takiego jak Midas Gold. Gdzie będą z tego zrobione te? Bo ja nie widziałem żadnych zrobionych z tego... No właśnie, nie możemy z tego zrobić narzędzi. Okej, ciekawe, czyli z niektórych ród nie możemy zrobić narzędzi, no i pewnie możemy zrobić jakby tylko zbrojki, takie na przykład Midas Gold. Midas Gold dodaje nam zbrojka laka, łącznie 4 laka, okej, ciekawe. O, a z Banglum, to musi być legendarny Banglum. Dostajemy Feather Falling 4, Projectile Protection 5 na spodniach, Blast Resistance 6 na klacie i Spiked Helmet, no jakby na hełmie, nie? No wiadomo. Ciekawe. Okej, dobra, widzę, że no większość z tych zbrojek, wiadomo, będzie troszeczkę silniejsza, ale fajne jest to, że Celestium też daje nam speeda. Celestium będzie pewnie jedną z najlepszych, chociaż sprawdźmy sobie, czekacie. 4, 4, 8, 10, to jest 26 zbrojki. Metalurgium daje nam zbrojki 5, 12, 9, 5, to jest 31, okej, czyli o 5 więcej. I daje nam dużo więcej armor toughnessu, bo tu nam daje 12, metalurgium daje nam 20. No i jeszcze 2 knockback resistansu na każdą część zbrojki, łącznie 8 knockback resistansu. Czyli to znaczy, że chyba to jest 80% właśnie redukcja knockback resistansu. Czyli że będziemy 5 razy mocniej odpychani, słabiej odpychani jakby. No spoko, fajnie. No podejrzewam, że większość z nich nie będzie się wyróżniała niczym innym. No wiadomo, ten Prometeum będzie miał regrowth, ale no reszta no to raczej będzie już działała tak jak normalna. O, Star Platinum, ta zbrojka dodaje nam obrażeń, ciekawe. Cała zbroja daje nam 2 obrażenia dodatkowe. Ciekawe jak to może działać. Weźmy sobie to Sword of the Aegis i założę sobie tę zbrojkę i zobaczę. No więc kiedy mam miecz, uderzę go, to mu zostaje 1 HP, bo mogę to potwierdzić jakby waląc go rączką, bo rączka zadaje 1 HP i wtedy on ginie, więc wiem, że musiał mu zostać 1 HP lub mniej. Kiedy teraz założę sobie zbrojkę, załóżmy sobie jedną część zbrojki, zresztą zombiaka, i już mogę go zabić, czyli ten miecz zadaje 19,5 obrażeń. Okej, ciekawe. Dobra, ale w takim razie ten miecz by nie zadał 12 obrażeń, czy mamy coś, co ma 12 HP? Nie, ale mamy pająka, który zadaje 16 HP, a będziemy mogli użyć tej drugiej zbrojki. Znaczy tego drugiego miecza, chciałem powiedzieć. Teraz weźmy tutaj pająka, który... O, okej, no stracił 2 HP, więc powinienem go teraz zabić mieczem, który ma 12 HP. Znaczy 12 obrażeń, ponieważ powinien zadawać teraz 14 obrażeń. Tak, wow, okej. Teraz weźmy go jeszcze raz... No, przestańcie ginąć, co? Kurde, zróbmy im większą troszeczkę tutaj przestrzeń osobistą. Dobra. O, szkielet się zrespił. Dobra, jak walnę tego pająka,
to raz go wystarczyło, że walnąłem i zginął. To troszeczkę się nie zgadza, ale może coś tam jakoś się oblicza troszeczkę inaczej. No dobra, ciekawa modyfikacja. Zachęcam was oczywiście do tego, żebyście sobie pobrali te modyfikacje, żebyście sobie na niej pograli, bo myślę, że może być bardzo ciekawa do grania, w szczególności, że jest na 1.18.2, więc na najnowszej wersji Minecrafta, a wiem, że no, dużo osób po prostu lubi tę wersję Minecrafta nową, zresztą ja też ją całkiem naprawdę lubię, ale w sumie no nie ogrywam jej. Ty, w sumie czemu nie zrobiliśmy sobie serii z 1.18.2 survivalu, bo w sumie nie było miejsca, ale jak 1.19 wypuszczą, to postaram się zrobić serię z 1.19 survivalu, więc wtedy sobie pogramy. No oczywiście, jeżeli nie zrobią czegoś typu optymalizacja znowu, tak jak zrobili w 1.17 niestety, nie? No ale cóż. To tyle, co chciałem wam dzisiejszej modyfikacji, jakby dzisiejszym przeglądzie modów jakby pokazać. Cóż. O, ale fajnie wygląda ta zbrojka, ciekawie, ale zajmę ją, żeby się z wami pożegnać. No cóż, widzimy się jutro o 18 na Kubo i to oczywiście, ciekawe. Będzie drugi odcinek, który też był nagrany jakiś milion lat temu, więc ciekawe, jakie tam rzeczy gadam, które są już nieaktualne. Natomiast no, nie mamy więcej, więc następne będą w miarę aktualne. No i cóż, ja póki co zmykam. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. No i cześć.